przyszliśmy dzisiaj tutaj do kościoła po to, żeby odbyć już naszą drugą spowiedź. Na pierwszej już byliśmy wszyscy razem, już wiecie, jak spowiedź wygląda. A dzisiaj czas na drugą spowiedź, ale na początek uklękniemy sobie wszyscy, ponieważ przecież przyszliśmy do kościoła. Tu jest Pan Jezus w tym tabernakulum, w tym złotym domku, o którym już mówiliśmy. Uklękniemy ładnie, ja też uklęknę. I teraz pięknie uczynimy znak krzyża wszyscy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyszliśmy dzisiaj do kościoła po to, żeby oczyścić z grzechów nasze serce, żeby było całkiem białe, białe i piękne. Popatrz, Jaśku. Takie nasze serce będzie za chwileczkę po spowiedzi. Zobacz, Stasiu. Zobacz, Bartuś. Takie twoje serduszko będzie po spowiedzi. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku. Przepraszam dziś wszystkich was. Julia, śpiewaj. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. I za chwileczkę będziemy przepraszać Pana Boga za nasze grzechy. Już za chwileczkę będziemy przepraszać. Zobacz. Przepraszać, świetnie, zobacz, Anka. Popatrzcie. Pana Boga. A tu co jest napisane sobie? Przepraszać, oczywiście, że tak. Idę do ciebie. Proszę bardzo, Julia. Będziemy przepraszać Pana Boga. Ale po co, słuchajcie? Po co my w ogóle dzisiaj do tej spowiedzi przyszliśmy? Bo jutro nas czeka fantastyczny dzień. Najbardziej radosny dzień w całym naszym dotychczasowym życiu. Dzień Komunii Świętej. Każdy z was do swojego serca przyjmie Pana Jezusa. I wszyscy będziemy bardzo weseli, słuchajcie. Bardzo będziemy się jutro cieszyć. Będziemy śpiewać, tańczyć. Proszę, Staś już się cieszy. Przyjmiemy Pana Jezusa do naszego serca, bo Pan Jezus wszystkich nas bardzo, bardzo kocha. Pan Jezus przychodzi do nas i mówi: kocham Ciebie, Staśku, kocham Ciebie, Jaśku, kocham Ciebie, Aniu, kocham Cię, Michał, kocham Ciebie, Bartek, kocham Ciebie, Sebastian, kocham Ciebie, Paweł, kocham Ciebie, Julia. I teraz zaproszę was wszystkich po kolei do księdza Roberta, do konfesjonału, czyli do takiego miejsca, gdzie wyznamy wszystkie nasze grzechy. Wyznajemy te grzechy przed Panem Jezusem, przed Panem Bogiem. Z nami w kontakcie, Panie Boże, choć diabeł robi nam zwarcie. Niech iskra miłości między nami przeskoczy, niech zapalą się nasze latarnie. Jeszcze raz, Julia, śpiewaj. Bądź z nami w kontakcie, Julia, Panie Boże, świetnie, choć diabeł pięknie robi nam zwarcie. Fantastycznie jesteście. Niech iskra miłości między nami przeskoczy, niech zapalą się nasze latarnie. Boża radość jak... Jasiek, teraz Jasiek, uwaga.
Boża radość jak rzeka. Boża radość jak rzeka. Radość wypełnia duszę mą. Alleluja. Boża radość jak rzeka. Boża radość jak rzeka. Radość wypełnia duszę mą. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb żywota. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź, Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim świętym stole, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią? Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią? Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią? Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Czytaj z dziejów apostolskich. Bracia trwali nauce apostołów i we wspólnocie jadła. Gratulo! Łamaniu chleba i w modlitwie. Oto słowa, proszę. Procesję z darami przynosimy. Świecę, ponieważ Ty jesteś światłem, które oświeca nasze życie. Wino, które przebiegnie się tyle w Chrystusa, oraz woda, która łączy się z winem, tak jak my chcemy być zjednoczeni z Panem Jezusem na wieki. Hostię, która za chwilę stanie się ciałem Pana Jezusa, pokarmem dającym nam tak wiele sił, że możemy dojść do nieba. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uszta. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa. 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 Kochane dzieciaki, Pan Jezus cudownie rozmnażał ten chleb, dawał
tym, którzy byli głodni. Dzisiaj do waszych domów, do waszych rodzin przyjdą wasi goście. Myślę, że po tylu przeżyciach też będą głodni. Więc postarajcie się podzielić ten chleb sprawiedliwie między waszych gości, między waszych bliskich, tych wszystkich, którzy z wami uczestniczyli w tej uroczystości pierwszej Komunii Świętej. Niech jednocześnie ten chleb będzie taką pamiątką tego, co tu się dokonało, tego chleba niebieskiego, chleba Bożego, który przyszedł do was i po raz pierwszy zagościł w waszym sercu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią?